Nazywam się Mariusz Gierulak i zapraszam Was na wirtualny dzień otwarty do pierwszego liceum ogólnokształcącego CNB w Iławie. Gorąco witam wszystkich naszych kandydatów, naszych uczniów, rodziców, wychowawców. Witam wszystkich sympatyków Feniksa, sympatyków wojskowości. Witam również członków organizacji proobronnych, takich jak 9 Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku. I właśnie dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność występować dla Was w umundurowaniu polowym naszej organizacji. Drodzy kandydaci, zapraszam wszystkich na naszą stronę internetową www.szkołyfeniks.pl. Tam wchodzicie, macie przygotowaną specjalną mapę, wybieracie miasto, do którego chcecie się dostać. Dzisiaj wybieracie Iławę i w zakładce strefa kandydata krok po kroku dowiecie się, jak zostać uczniem Feniksa. Zobaczmy, co dziś przygotowali dla Was nasi uczniowie. Moi drodzy, mogliście zobaczyć, jeden z elementów, które ćwiczymy w naszych szkołach, są to elementy czarnej taktyki, a teraz krótki pokaz w wykonaniu uczniów akurat ze szkoły w Olsztynie. Zwracam Wam uwagę na to, w co są ubrani nasi uczniowie. Zwróćcie uwagę, są to kamizelki, hełmy taktyczne i w taki sposób właśnie odbywają się zajęcia z samoobrony. Po to, żeby w jak najbardziej realny sposób przybliżyć naszym uczniom pracę i służbę w różnych formacjach mundurowych. Nadmienić dla naszych kandydatów, żeby dostać się do szkół Feniksa, jest dla Was przygotowany test sprawności fizycznej. Nie bójcie się tego testu. Każdy z Was spokojnie przez okres nauki w naszych szkołach podniesie swoją tężyznę fizyczną i sprawność. Tutaj mamy elementy z wykorzystaniem wielofunkcyjnej pałki typu tomfa. Ona jest wykorzystywana w policji, ale również i w różnych formacjach mundurowych. Nasi uczniowie ćwiczą z elementami, z wykorzystaniem na przykład gumowych noży, atrap noży. O tym opowiemy w naszej dalszej części, tak żeby te wszystkie ćwiczenia odbywały się w sposób bezpieczny. Ręce na kark, blisko, pomóżcie! Ręce na kark! Bardzo dziękujemy naszej grupie pokazowej i przechodzimy teraz do naszego absolwenta i naszego ucznia. Mówię tutaj o Kubie Dreszlerze i Kubie Mikulskim. O czym dzisiaj nam opowiecie? Chcielibyśmy opowiedzieć Wam dzisiaj o Waszej szkole. Tak naprawdę dlaczego warto przystąpić do Feniksa. Myślę, że o tyle to jest dobra szkoła pod względem nauki, ale także i przygody życia. Więcej opowie Kuba. Powiedzmy na początek, kto jest tutaj osobami prowadzącymi nasze szkoły. Dobrze, a więc osobami prowadzącymi jest podpułkownik rezerwy Jarosław Chrobot oraz pani magister Katarzyna Wojna. Tak, to są osoby, o których możecie przeczytać na naszej stronie. Zachęcam cały czas na stronę www.szkołyfeniks.pl. Tam jest zakładka kadra i będziecie mogli zobaczyć, jacy instruktorzy będą prowadzić z Wami zajęcia. Ale co ciekawego jest tutaj w naszych szkołach? Nasi uczniowie już w październiku tak naprawdę przystępują do pierwszego obozu, który odbywa się w Sopocie. Jest to ślubowanie, na którym ślubujemy wierność szkole
oraz to, że będziemy mogli uczestniczyć jako spadochroniarze w 9 oddziale Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku. Tak, to bardzo ważna uroczystość, takie pierwsze zgrupowanie. Ta cała uroczystość w Sopocie jest wzorowana na instrukcjach, na regulaminach wojskowych, także jest to pierwszy taki moment, kiedy uczniowie po założeniu munduru mają okazję złożyć uroczyste ślubowanie. Co dalej? Poza tym nasza szkoła bierze udział w obchodach różnych uroczystości, na przykład 11 listopada, 3 maja oraz różnych defiladach. Ostatnio odbyła się defilada Silni w Sojuszach. Odbyła się ona w Warszawie. Oprócz tego, że występujemy i bierzemy udział w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych, to możemy się pochwalić bardzo bogatym wyszkoleniem. Jednym z tych elementów jest wyszkolenie strzeleckie. Tak, można powiedzieć, że nasza szkoła i nasi uczniowie są naprawdę bardzo dobrze przygotowani do służby przygotowawczej, którą możemy zacząć od razu po skończeniu certyfikowanej klasy mundurowej. Najlepsi instruktorzy są właśnie w naszych szkołach. Myślę, że naprawdę warto, ponieważ w żadnej innej szkole nie doświadczymy tylu przygód jak w tej. No muszę też dodać tutaj, że to strzelanie, które wykonują nasi uczniowie, na początku są to sportowe KBKS-y, a później przechodzą na broń bojową, także każdy uczeń obowiązkowo musi na przykład zaliczyć strzelanie z KBKK czy z Glocka. Oprócz tego również zajęcia praktyczne i wymarsze. No możemy tutaj zaobserwować jeden z takich elementów, które nasi uczniowie obowiązkowo realizują w naszych szkołach, to na przykład bytowanie w terenie przygodnym oraz wymarsze. Tak, myślę, że jest to jedna z też bardzo fajnych spraw, ponieważ możemy uczestniczyć w wymarszach kwartalnych, w których zaliczamy różne szkolenie bojowe, bytowanie także w terenie przygodnym, tak? Tak, tutaj, to taki survival, mówiąc takim językiem potocznym. Bardzo chwalą sobie uczniowie tego typu zajęcia i myślę, że każdy z naszych kandydatów chętnie będzie brał w nich udział. Zobaczmy, co dalej przed nami. A dalej jest obóz szkoleniowy w Gorzewie. Na koniec każdej klasy uczniowie muszą go zaliczyć. Na nim utrwalamy wszystkie umiejętności, które nabyliśmy podczas roku szkolnego. W ostatni dzień przyjeżdża dyrektor generalny i wręcza zasłużonym uczniom odznaczenia i dyplomy. Tak, to taki moment, kiedy uczniowie mogą w praktyce sprawdzić, czego nauczyli się podczas nauki w naszych szkołach. Ja tylko dopowiem, że te obozy są obowiązkowe już od pierwszej klasy. Co na takim obozie jeszcze oprócz tego się dzieje? Tak, podczas obozu uczniowie mają możliwość zrobienia kursu nurkowania. Jest to naprawdę ciekawe przeżycie. Te kursy nurkowania, zresztą wszystkie kursy, które są wykonywane i odbywają się w naszych szkołach, są zakończone otrzymaniem odpowiednich certyfikatów, jeśli chodzi o nurkowanie czy skoki spadochronowe, o których za chwilę powiemy. Są to międzynarodowe uprawnienia, które upoważniają naszych uczniów do nurkowania na różnych akwenach lub skakania na wielu lotniskach. I teraz przejdźmy właśnie do skoków. Nasza szkoła oferuje nam kurs spadochroniarza, który jest moim zdaniem najbardziej chętni ludzie. Najbardziej popularny wśród naszych uczniów. Tutaj możecie zobaczyć, te skoki spadochronowe odbywają się, zaraz zresztą Kuba, poproszę Cię, żebyś o tym opowiedział, ponieważ też skakałeś i masz swoje tutaj przeżycia, ale tak jak to Kuba wspomniał, one cieszą się największą popularnością. A jak było, kiedy Ty po raz pierwszy skakałeś? Tak naprawdę ten cały wyjazd zalicza się w 3 dniach. Po czym pierwszy dzień jest to kurs jeszcze doszkalający nas. W kolejnym dniu przeprowadzany jest test odnośnie naszej wiedzy, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani do tego kursu. A w 3 dzień możemy oddać samodzielny skok z wysokości 1200 metrów. Tak naprawdę... Jest to chyba wielkie przeżycie, tak, prawda? Tak, naprawdę. Myślę, że każdy powinien tego spróbować, bo jest to przeżycie, które będziemy pamiętali do końca naszego życia. Dobrze, przejdźmy teraz do auli w naszej szkole. Przypominam, że znajdujemy się na terenie 1 Liceum Ogólnokształcącego CNB w Iławie. I teraz zobaczymy, jakim sprzętem dysponuje szkoła, do czego jest wykorzystywana. Zapraszam tutaj naszego ucznia, który właśnie o tym opowie. W naszych szkołach posiadamy sprzęt, różnorodny sprzęt do wykonywania zadań, bardzo wielu różnych zadań, na przykład techniki wspinaczkowe, techniki linowe, takie jak mosty linowe czy techniki zjazdowe. Makiety ASG, które posiadają wiele różnych manipulatorów, tak jak przełącznik trybu ognia, odpinany magazynek czy dźwignia przeładowania.
Możemy w ten sposób, moi drodzy, w sposób bardzo realny ćwiczyć nie tylko taktykę, ale również i samoobronę tutaj, ale o tym za chwilę powiemy, ponieważ mamy gumowe atrapy. Przed nami jeszcze tutaj makiety broni szkoleniowej. Tak jest. Posiadamy makiety broni szkoleniowej, na których szkolimy się rozkładania i składania takich broni. One również posiadają manipulatory, takie jak magazynek, przełącznik trybu ognia. Można tą broń przeładować, oprócz tak zwany suchy strzał, i te makiety broni szkoleniowej są oczywiście pozbawione cech bojowych, natomiast 1:1 to jest odwzorowanie prawdziwego, mówiąc potocznie, kałasznikowa. Co jeszcze przed nami? Korzystamy również z masek przeciwgazowych, w tym przypadku jest to maska przeciwgazowa MP5, szkolimy się na nich ubierania takiej maski na czas, bo jest to bardzo ważne dla żołnierza, taka maska jest w indywidualnym wyposażeniu każdego żołnierza w naszym wojsku. No i tutaj mamy taką ciekawostkę, to jest nasz najnowszy nabytek w naszych szkołach, markery paintballowe. Dokładnie. Posiadamy również ochronę wzroku oraz twarzy, taki do zadań wykonywanych z markerami paintball. Może pokażmy, jak wygląda taki marker. Na markerach paintball możemy również uczyć się zgrywać przyrządy celownicze typu szczerbinka, muszka, ponieważ takie markery posiadają te przyrządy. Czyli oprócz tego, że będziemy mogli tutaj wykonywać takie typowe zadania z taktyki, czy to tak jak tutaj widzieliście, z czarnej czy zielonej taktyki, to również możemy wykorzystywać do szkolenia strzeleckiego. Tak jest, możemy szkolić na nich wymiany magazynka. I taka ciekawostka, zwróćcie moi drodzy uwagę, tutaj właśnie w kolbie umieszczony jest zbiornik z powietrzem, także naprawdę ergonomicznie przygotowany marker, który świetnie sprawdza się w naszych ćwiczeniach. Osobiście dodam, że jest to bardzo wygodne. Posiadamy atrapy granatów szkoleniowych, tak jak tutaj jest przekrój takiego granatu, jak wygląda w środku, żeby było można również poznać, w jaki sposób ten granat działa, nie tylko jak się nim rzuca, jak się go uzbraja, ale również jak on działa. Z tych granatów korzystamy między innymi na naszym obozie i uczymy się rzucać takimi granatami. Nie jest to łatwa sztuka, ale można się wszystkiego nauczyć. No przed nami oczywiście też nóż, pistolet ASG, który też jest wykorzystywany podczas naszych lekcji, ale tutaj pałka, wielofunkcyjna pałka typu tomfa. Tak, jest to pałka typu tomfa, której używamy między innymi na zajęciach z samoobrony i na technikach interwencyjnych, które przydają się bardzo w policji, ale również w innych służbach mundurowych, takich jak wojsko, straż graniczna czy służba więzienna na przykład. No i to, o czym tutaj wcześniej wspomniałem, gumowe makiety broni, tak żeby uczniom nic nie stało się podczas na przykład zajęć samoobrony. I przechodzimy do następnych elementów. Jest to łopatka piechoty. Takich łopatek używamy podczas zajęć inżynieryjno-saperskich typu na przykład kopanie sobie stanowiska strzeleckiego, czy to leżącego, czy kręczącego. Używamy ich. Czy nawet stojącego, tak? Tak jest, ja może pokażę. Mamy nowe łopatki, w ten sposób wyglądają. Jak widzicie, moi drodzy, szkolimy się na bardzo profesjonalnym sprzęcie, ale to jeszcze nie wszystko. Przypominam, że znajdujemy się w pierwszym liceum ogólnokształcącym CNB w Iławie. Przechodzimy do następnych elementów, o których chcemy tutaj powiedzieć. Łączność. Tak, to jest sprzęt łącznościowy, z którego korzystamy na bardzo wielu zajęciach, aby było można skoordynować się całymi oddziałami, całymi grupami, żebyśmy wszyscy razem mieli komunikację i działali jak jeden organizm. Również posiadamy do tego wszystkiego, tak jak tutaj widać, latarki czołowe, które można założyć na czapkę, na głowę, czy nawet bezpośrednio na hełm. One są bardzo przydatne w szkoleniu na przykład z czarnej taktyki, gdzie wchodzimy do pomieszczeń i nie mamy dostępu do innego światła. Tak, tak. Tutaj jeszcze mamy następne elementy, to wyposażenie medyczne, takie indywidualne, które uczniowie indywidualnie zakładają, ale też mamy tutaj busole, AK i kompas. Tak jest, bardzo przydatne urządzenia, bardzo przydatne narzędzia, takie jak lornetka czy busola. Korzystamy z nich na zajęciach z szeroko pojętego terenoznawstwa, poruszania się w terenie przygodnym. Bardzo dziękujemy i przejdziemy. Może jeszcze mówiliśmy tutaj o makiecie broni szkoleniowej. Zobaczmy, w jaki sposób taką makietę można rozłożyć i złożyć. I zwróćcie na to uwagę, że ona 1:1 wzorowuje prawdziwą broń. Poprosimy naszego ucznia, żeby w sposób może taki wolny, taki, żeby to było widać, bo oczywiście robimy to na czas. Bardzo proszę, rozłóż częściowo broń. Wyjmuję magazynek, odbezpieczam broń, przeładowuję, oddaję strzał z strony. Teraz przystępuję do rozbierania. Ściągam pokrywę komory zamkowej, wyjmuję urządzenie powrotne, wyjmuję schowadło z zamkiem.
wyciągam nakładkę rury gazowej. Oraz wyjmuję wyciąg. I tak właśnie w ten sposób uczymy naszych uczniów. Oczywiście jest to w dużo szybszym czasie robione zgodnie z normami obowiązującymi w Wojsku Polskim. I jeszcze jedna ciekawostka to wyposażenie medyczne. I tutaj jest z nami nauczyciel, instruktor w naszych szkołach, pani starszy szeregowy Magdalena Starzyńska. Czego uczą się uczniowie podczas zajęć właśnie z pierwszej pomocy przedmedycznej? Witam wszystkich. Słuchajcie, chciałam pokrótce mówić tak naprawdę, czego mogą nauczyć się nasi uczniowie podczas szkolenia medycznego. Staramy się, żeby to nie było tylko suche, podstawowe szkolenie ograniczone. Rozszerzamy oczywiście wiedzę naszych uczniów. Jak widzicie, jest pokazany teraz sprzęt typowo medyczny, wojskowy. Jest to plecak wojskowy wyposażony nie tyle co w same opatrunki, ale i zarówno w stazy taktyczne, opatrunki, które używa się do zabezpieczenia nie tyle co oparzeń, ran otwartych, złamań. Jeżeli można pokazać, posiadamy na wyposażeniu torby medyczne. Torby medyczne są, że tak powiem, wyposażone w najpotrzebniejszy sprzęt do ratowania ludzkiego życia i zabezpieczania go do transportu. Kołnierze ortopedyczne, stazy taktyczne, szyny do zabezpieczania złamań. Więc jest to sprzęt, którym na co dzień nasi uczniowie potrafią się posługiwać. Do transportu i do zabezpieczania. Deska medyczna, profesjonalna oraz nosze tak zwane miękkie. Oprócz takiego typowego sprzętu medycznego, szkoła posiada na wyposażeniu również zestaw do pozoracji ran, który ułatwia mnie jako instruktorowi nauki młodzieży radzenia sobie ze złamaniami, z otwartymi złamaniami, z obfitymi krwawieniami i również obok fantomy do nauki, jak i do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej zarówno u osób dorosłych, jak i u maluchów naszych najmłodszych. Moi drodzy, tak jak zauważyliście, tego sprzętu mamy naprawdę dużo. Ja tylko chcę powiedzieć, że on jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej dla Oddziału Przygotowania Wojskowego i certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Jeszcze raz zachęcam naszych kandydatów do tego, żebyście wchodzili na stronę www.szkołyfeniks.pl. Tam dowiecie się wszystkiego, jak zostać Feniksem. Na dzisiaj dziękujemy. Do zobaczenia.